Hej kochani, witajcie serdecznie, super, że jesteście. I słuchajcie, dzisiaj będzie troszeczkę inny filmik, ponieważ w ciągu miesiąca udało mi się nagrać parę takich fajnych, ciekawych rzeczy, które widziałam, miejsca, w których byłam, trochę rzeczy, które jadłam i tak dalej. Ponieważ bardzo często takie pytania jakoś tam u mnie też się przewijają, to pomyślałam sobie, że będzie fajnie Was zabrać na taki jakby cały miesiąc ze mną, ponieważ tak naprawdę dokumentowałam to prawie ponad 3 tygodnie i to nie jest jakoś tak super dużo materiału, ale myślę, że udało mi się pokazać takie fajne rzeczy, które można szczególnie w Krakowie jakby zobaczyć, które się pojawiają cyklicznie. Jeśli jesteście z innego miasta, to może być dla Was jakoś tam ciekawe. Ale zanim przejdziemy dalej, jeszcze jedna bardzo ważna informacja i taka naprawdę super okazja, wydaje mi się, do wykorzystania przed świętami, jeśli planowałyście jakieś kosmetyczne zakupy w ramach prezentów albo rozpieszczenia się po prostu. To teraz w drogerii Makeup Sorbet, wszystkie linki będziecie miały na dole oczywiście, trwa taka totalna, ogromna wyprzedaż w stylu all must go i kosmetyki są poprzeceniane naprawdę bardzo, bardzo mocno. Tam przeceny zaczynają się chyba od 50%, jest tam 50, minus 35, 32, 25, 10, 15 i tak dalej. I chyba niemal prawie wszystkie produkty tam są jakoś przecenione, bardziej lub mniej. Przeceniona jest między innymi Nabla, która zwykle nigdzie przeceniona nie bywa, bo też Nabla bardzo tego pilnuje. Oprócz tego tam jest mnóstwo bardzo, bardzo fajnych, naturalnych, takich ekologicznych kosmetyków, kosmetyków wegańskich, cruelty free. Jeśli lubicie tego typu rzeczy, no to koniecznie sobie tam zerknijcie. Myślę, że to jest najlepszy moment na to, żeby jeszcze jakby skorzystać z takiej okazji, zakupić jakieś tam rzeczy, wiadomo, na prezenty w grudniu i lepiej być przygotowanym wcześniej. Jeśli macie w ogóle jakieś pytania dotyczące tego, co moglibyście kupić, ewentualnie jakie odcienie będą Wam pasowały, to też możecie pisać do mnie, bo ja, jeśli chodzi o ten asortyment, tam jestem bardzo dobrze zorientowana i wszystko znam właściwie od podszewki. I więc to tyle. Polecam sobie tam zerknijcie. Ta promocja będzie trwała po prostu aż do końca, chyba do wyprzedania wszystkiego. Także to tyle. Jeszcze podzielę się z Wami inną fajną informacją, ale to już później w filmiku, więc zapraszam. To jest coś, co uwielbiam ostatnio jeść i to jest smoothie z bananów, borówek, spiruliny, które dają właśnie takie czarne, intensywne połączenie, natki pietruszki albo szpinaku, soku z cytryny, któregoś z białek vivo, ale niestety to też jest przepis na wręcz kotycko-czarne usta i język, więc jem to tylko wtedy, kiedy nie muszę gdzieś od razu wychodzić szybko z domu, ale to jest naprawdę pyszne. Natomiast ostatnio zachorowałam też na lody z bananów, które robiłam w wielu różnych wersjach i naprawdę wychodziły niesamowicie i trochę mi szkoda, że teraz jest coraz zimniej, bo razem z tym troszeczkę mniej mam na nie ochotę, a są naprawdę przepyszne i boskie, mogłabym je jeść właściwie cały dzień. Okej, mam w domu największy bałagan ever. Wyrzucam trochę rzeczy i robię porządki. Moje robienie porządku wygląda tak, że po prostu najpierw mam okropny syf. I może pokażę Wam, co kupuję i jak to potem wygląda i co do czego używam. Więc tak, zobaczymy. Coś mi się może uda sfilmować. Dzisiaj jest przebrzydka pogoda, ale muszę tam na rowerze skoczyć. Myślę, że tak będzie szybciej. Dla mnie tak naprawdę nie ma życia w ogóle bez dużego zapasu warzyw, owoców i zieleniny w domu, dlatego na początku tygodnia zwykle wybieram się na takie większe zakupy, na jakiś bazarek i staram się po prostu tego nawybierać i przyrządzić sobie taki mały zapas na resztę dni, a jeśli czegoś mi brakuje, to sobie po prostu dokupuję jakoś to na bieżąco w takich mniejszych ekosklepach obok nas. Natomiast staram się tego wziąć dość dużo, jeśli już się wybieram na jakiś bazarek i tutaj widzicie moje ulubione stoisko z zieleninką u takiego pana na hali targowej, którego zawsze odwiedzam i bardzo polecam. Tak, zieleninkę najczęściej kupuję u tego pana na hali targowej, bo on ma naprawdę mnóstwo pysznych rzeczy i zwykle ma kolendrę, którą często trudno znaleźć. Mam cały worek zieleniny. No dobra, to już zdecydowanie więcej się nie dało naładować do tego pysaka, więc jedziemy dalej. Okej, to są całe moje dzisiejsze warzywne, owocowe zakupy z bazarku. Tutaj widzicie sokowirówkę i trochę z tych rzeczy pójdzie na soczek, między innymi te ogórki, których ogólnie tak za bardzo nie lubię jeść solo. Na soczek pójdzie też natka pietruszki, tutaj mam jedną, ale więcej jeszcze w lodówce. Seler, tutaj i tutaj tego selera jest całkiem sporo, bo ja go stokuję obecnie codziennie rano. Jest mango, tutaj są daktyle. Borówki, które też codziennie używam rano do smoothie, marchewki, buraczki też głównie pójdą na sok, tutaj sałaty, na sałatkę, aha, i jeszcze rukola, to jest taka rzecz, której używam najczęściej do sałatek, i kolendra, która idzie do smoothie razem z borówkami,
trochę buraczków, pomidorków, no i udźwigałam się super, bo to wszystko bardzo ciężkie, ale mam taki plecak, do którego mi się zawsze wszystko mieści, więc jakoś w miarę to obskakuje, chociaż zaczepił mi pan i powiedział, że wyglądam jak listonoszka albo kurierka. Przyszło moje nowe zamówienie i białeczka, i oprócz tego z Vivo, które zawsze biorę, to jest jeden z moich, to jest właściwie chyba tak naprawdę moje ulubione białko w tym momencie, to wzięłam jeszcze takie dwa bezsmakowe, właśnie zależało mi na tym, żeby nie miały w ogóle smaku. I jedno to jest białko z grochu, ja jeszcze z tej marki nie miałam w ogóle nic, więc jestem ciekawa, a drugie to białko z konopi. I jestem ciekawa, jak się u mnie sprawdzi ta marka. Tak jak mówię, no mi zależało na tym najbardziej, żeby po prostu nie miały smaku, żeby mi się mieszały dobrze z różnymi rzeczami i takie były bardziej neutralne. Okej, całkiem sporo zieloninki. Szpinak już sobie jakoś w sumie rozrobię i może wykorzystam teraz do smoothie po prostu, będzie szybciej. Nie mam już tak dużo miejsca w lodówce na zieloninkę, więc myślę, że w miarę szybko będę się musiała z nią uporać. Śmiesznie, bo widzicie, że ten szpinak i ogólnie zieloninka zajmuje tak dobre 70% mojego smoothie, shake'a. Reszta to banan, jak zwykle, i borówki. Tym razem troszkę białka dodałam, jakieś takie bryzetki. Cześć! Dzisiaj idziemy na ekotyki, czyli targi naturalnych kosmetyków tutaj w Krakowie. I tam jest zwykle bardzo dużo fajnych marek, właśnie takich polskich marek kosmetyków ekologicznych i naturalnych. I chciałam dzisiaj pokazać Wam parę fajnych rzeczy, które wpadły mi w oko. I mam takie postanowienie, żeby dzisiaj już coś kupić, ponieważ kiedy ostatnim razem byłam na ekotykach, to nie kupiłam właściwie nic, bo jakoś nic nie było mi za bardzo potrzebne. I dzisiaj muszę wyszukać jakąś bardzo fajną rzecz dla siebie, tego także za mną. Wy na pewno wiecie, że ja po prostu kocham ekologiczne i naturalne kosmetyki i ekotyki w Krakowie to jest właściwie najlepszy taki moment na to, żeby sobie to jakoś tak wszystko też pooglądać i na bieżąco często przetestować, ponieważ dostawcy tam naprawdę bardzo, bardzo się starają i można dokładnie przyjrzeć się wszystkim produktom, można porozmawiać z ludźmi, dowiedzieć się, jakie historie stoją za tym, że zaczęli tworzyć swoje naturalne produkty, jakie składniki są u nich wyjątkowe i jakby skąd je pozyskują. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. Tutaj widzicie markę Swoje, o której jeszcze potem Wam opowiem, ale ja wybrałam się na te ekotyki z taką myślą, że uda mi się kupić, mam nadzieję, szampon w kostce. Ponieważ ja mam takie bardzo dobre doświadczenia z szamponami w kostce z Lasha, które nie były takie, wiecie, do końca naturalne, ale bardzo miło je wspominam i tutaj szukałam takich produktów i znalazłam. To są właśnie te kosteczki, które teraz widzicie. Takie bardzo fajne też były takie mini zestawy. Ja wybrałam po prostu jeden szampon w kostce dla siebie. Więc to była taka moja pierwsza zdobycz, którą już na początku udało mi się upolować. Oprócz tego oczywiście tutaj widzicie Make Me Bio, czyli taką moją właściwie chyba najbardziej ukochaną markę, jeśli chodzi szczególnie właśnie o kremy na twarzy. Te kremy dalej naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam. Było 100% pure, były też naprawdę różne piękne kosmetyki, szczególnie jeśli chodzi o design, to już wiele z nich naprawdę bardzo, bardzo wyróżnia się bardzo fajnymi opakowaniami, też takimi opakowaniami, które są dobre dla środowiska. Stoisko ze szczotkami do ciała bardzo mi się spodobało, ponieważ jak wiecie, jestem totalnym fanem szczotkowania ciała na sucho i troszeczkę rozpromowałam ten temat, więc bardzo się ucieszyłam, że ktoś za tym stoi. Yossi też miało swoje super stoisko, to jest też taka krakowska marka, którą ja bardzo lubię. Tą pastę węglową mogłyście widzieć kiedyś u mnie na blogu, Ryż i Kokos też testowałam. Ja bardzo lubię takie pasty oczyszczające do twarzy i to są też produkty, z których często korzystam, więc Yossi akurat tutaj przypadło mi do gustu. Natomiast tutaj chyba zaraz Wam pokażę, była taka jedna fajna rzecz, którą chciałam sobie kupić, ale te oleje były przygotowywane, znaczy są przygotowane jakby na bieżąco przy zamówieniu i wysyłane do nas. To są właśnie te olejki do płukania ust. No, płukanie ust olejem ma taką już bardzo, bardzo długoletnią tradycję w świecie i jest naprawdę fajną sprawą i właśnie taki olejek zamierzam sobie jeszcze sprawić. Jak zwykle na ekotykach mnóstwo pięknych mydełek, które nie tylko mają bardzo, bardzo fajne składy, takie naturalne i naprawdę świetne, piękne zapachy, ale również fantastycznie wyglądają. No i to są takie rzeczy, które na pewno nadają się na prezent. Było generalnie całkiem sporo marek, których nie kojarzyłam do końca, a które wydały mi się ciekawe.
Ja też nie chciałam robić jakichś takich specjalnie ogromnych zakupów, żeby po prostu jakoś, wiecie, nie mnożyć kosmetycznych bytów, których potem nie dam rady zużyć. Tutaj jest jedna taka fajna marka By Different, z tego co pamiętam, która troszkę się rozwinęła od kiedy jakiś czas temu, już chyba nawet ponad rok temu widziałam i pierwszy raz chyba na jakiejś vegan mani w ogóle. Te mydełka też zwróciły moją uwagę, pomyślałam sobie, że są piękne na prezent. Creamy to jest taka marka, którą zamierzam sprawdzić, bo ona gdzieś tam zawsze była z tyłu mojej głowy i one naprawdę wyróżniają się właśnie szczególnie pod względem graficznym. Ten design naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba, ale składy też mają ekstra, więc jeśli coś się tu zmieni, to dam Wam znać. Było dużo świec, naturalnych świec i takich naturalnych zapachowych rzeczy do domu. To jest taka jakby, nie wiem, strefa chyba tutaj, jeśli chodzi o te naturalne rzeczy, które się bardzo prężnie rozwija i to jest bardzo, bardzo fajne, ponieważ nie zawsze te zapachowe rzeczy do domu, których używamy, są dla nas zdrowe. Najczęściej jest niestety tak, że one właśnie średnio nam służą, a świadomość tego jeszcze nie jest taka szczególnie duża u nas, niestety, więc te zapachowe, zdrowe rzeczy jak najbardziej. I jeśli chodzi o takie ekspozycje, to naprawdę wystawcy przechodzą z samych siebie, więc wydaje mi się, że jeśli jeszcze nie byłyście na ekotykach, to warto wpadać. Tutaj Nami, z moich ukochanych marek, wy wiecie, że ja lubię ten olejek łopianowy, więc Nami też było. Teraz wiem, że w Warszawie będą ekocuda i tak miałam nawet nadzieję się wybrać, ale nie wiem, czy do końca będę mogła akurat w tym terminie i trochę mi szkoda, bo wiem, że tam jest chyba jeszcze więcej, jeszcze fajniejszych rzeczy. Tutaj Blank, który kupiłam jedną rzecz od nich, którą też pokażę Wam to później na filmiku. Jeszcze całe moje zakupy, nie jakoś szczególnie spektakularne. Tutaj były też właśnie bardzo fajne rzeczy do ciała. I ja postaram się Wam tak naprawdę wypisać wszystkich tych wystawców, wszystkie te marki, które były tutaj na filmiku pokazane. Ale jeśli czegoś nie rozpoznałam, a Wy to znacie i lubicie, to też dajcie znać. To są kolejne rzeczy, które bardzo mi się też podobały i mnie zainteresowały. Takie właśnie handmade'owe, bardziej może, nie wiem, akcesoria, nie tylko urodowe, ale też takie, wiecie, życiowe. I te właśnie były naprawdę bardzo super. Można było też zbadać skórę głowy. Po prostu byłam w niebie. Ja tak naprawdę z tych ekotyków mogłabym, myślę, wynieść po prostu wszystko. I nie wiem, chyba musiałabym wychodzić z torbami. To jest rzecz, którą muszę sprawdzić. Ze względu na design już nie miałam wtedy gotówki. Ja strasznie chciałam kupić tą odżywkę do włosów. Wyglądała świetnie. Okej, dziewczyny, już wróciłam. Byliśmy tam mega długo, chyba tak naprawdę ponad 2 godziny. I to były chyba najfajniejsze ekotyki, na jakich byłam, ponieważ od razu na samym wejściu spotkałam je tak niesamowicie miłą niespodziankę. Zaraz chyba, nie wiem, w ogóle gdzieś na początku, przy drugim stoisku, zaczepiła mnie dziewczyna, która powiedziała, że musi mnie koniecznie zaczepić, ponieważ jestem powodem, dla którego ona lata temu zaczęła produkować swoje naturalne kosmetyki. W ogóle ona czytała moje posty o naturalnej pielęgnacji, już chyba 7 lat temu, i te posty o wpływie diety na skórę, i strasznie zajawiła się tematem, i wtedy postanowiła, że będzie produkować swoje naturalne kosmetyki na Podlasiu. I teraz ma swoją markę, to są kosmetyki swoje, takie naturalne, rzemieślnicze kosmetyki. Pokażę Wam też coś zaraz, co tam o niej mam. Więc to było naprawdę niesamowicie miłe, ponieważ ogólnie często mi się zdarza, że mnie zaczepiacie i zawsze porozmawiać z Wami jest naprawdę super fajnie i to jest ekstra. Natomiast tak miłej rzeczy jeszcze chyba nikt mi naprawdę nie powiedział. To była taka duża dla mnie niesamowicie ekstra niespodzianka. Ach, naprawdę nie wiem nawet, jak to opisać. Cieszę się, że w ogóle zainspirowałam coś tak fajnego, tak pozytywnego i tak super markę, ponieważ oni mają naprawdę bardzo, bardzo fajne rzeczy. No, więc naprawdę bardzo się cieszę, to było ekstra. Właściwie na każdym z tych dwóch pięter znalazłam coś fajnego i ciekawego. Było dość dużo rzeczy, których nie kojarzyłam, chociaż było też takich wiele kosmetyków i marek, które powtarzały się, jakby tam kojarzę z poprzedniej edycji. I udało mi się też coś kupić, zgodnie z założeniem. Znalazłam też dziewczyny, które produkują szczotki do szczotkowania ciała,
Z nimi rozmawiałam też dość długo. Spotkałam też Anię Anwen, która była ze swoją marką i też mam od niej trochę rzeczy. Także misiu, buziaki dla Ciebie w ogóle. To też było ekstra, bo my naprawdę się tak już dość długo znamy i to też jest taka szczególna znajomość dla mnie. Pokażę Wam ogólnie teraz, myślę, że co mam. I po prostu przejdziemy do kosmetyków i pokażę Wam jeszcze też takie jakieś zbitki z całych tych targów, takich fajnych rzeczy, które udało mi się nagrać i wszystko myślę, że uda mi się też podpisać i jakoś zebrać do kupy. Więc tak, tu mam wszystko, jest już ogólnie trochę ciemno, ale tak, myślę, że zaczniemy od tych kosmetyków autorstwa mojej czytelniczki. I oczywiście zostałam obdarowana bardzo fajnymi rzeczami. To jest w ogóle ich miseczka, taka ceramiczna miseczka, którą robi też im tam dziewczyna na Podlasiu, tworząca ceramikę. To jest miseczka do masek, na przykład do glinek. To po prostu jest przepiękne. Taka rzecz, która mnie zainteresowała tam w ogóle chyba najbardziej, to jest olejek myjący. Ja ogólnie lubię tego rodzaju produkty do mycia, więc bardzo chciałam to przetestować. Natomiast tutaj jest też taka fajna rzecz, to jest mydło żubrowe. I to jest tak, jak tutaj macie napisane, po prostu mydełko jakby na maceracie z trawy żubrowej. I to jest też chyba takie jedyne tego rodzaju produkt w Polsce. Takie rzeczy, które kupiłam, tutaj znalazłam mydełko, i to jest, znaczy mydełko, Boże, oczyszczający szampon w kostce. I może teraz Wam nawet go otworzę. O, to jest Naturologia. O, i to mydełko ma w składzie, z tego co kojarzę, spirulinę. Właśnie temu produktowi zawdzięcza ten swój kolor. I oprócz tego tutaj jeszcze też druga wersja jakby tego szamponu odżywcze malina, która jest bardziej dla włosów takich suchych. I z firmy Blank to jest też druga rzecz, czy drugi szampon w kostce, które nabyłam do włosów wrażliwych. Ja sobie postanowiłam, że po prostu sprawdzę te szampony w kostce, akurat które są produkowane przez u nas tych producentów małych polskich, więc mam takie trzy mydełka. Mam też maseczkę magiczne Mumio od Nami. Wy wiecie, że Nami ogólnie ja naprawdę lubię. Szczególnie ich olej głupianowy. To jest taki mój faworyt. Zobaczymy, jak ta maseczka się sprawdzi. Podobno całkiem fajnie wypada jakby właśnie na wysokoparowatych włosach, więc zobaczymy. Byłam zachwycona, bo spotkałam właśnie dziewczyny, które jakby produkują szczotki do szczotkowania na sucho. Jako że ja jestem tą osobą, która tak jak nie wiem, może bardziej trochę rozpromowa szczotkowanie na sucho w polskiej blogosferze, no to byłam w ogóle zachwycona tym, że całe tam stoisko jest właśnie poświęcone szczotkom. I tutaj też jest taka fajna szczotka do twarzy, która jest o wiele bardziej jakby taka delikatna i miękka, bo te są takie zdecydowanie mocniejsze i bardziej szorstkie. I to jest ta marka dziewczyn, które mają też swojego Instagrama, takiego bardziej dermatologicznego. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy Eosi, czyli ich nową taką cytrusową esencję, która też ma całkiem taki fajny i ciekawy skład. Mamy ich olejek do cery problematycznej i tutaj jest krwawnik i tamanu. Wiecie, że ja kocham tamanu. To jest jeden z fajniejszych olejków, jeśli chodzi o taką cerę z niedoskonałościami. I olejek do włosów. Makadamia i czarna porzeczka. Zobaczymy, jak się u mnie sprawdzą. Myślę, że ten olejek będzie całkiem fajny. I oczywiście mnóstwo rzeczy od Ani Anwen, która była tak miła i mnie obdarowała. Tutaj będę mieć za Was. Więc mi się dziękuję bardzo. Zobaczymy, jak... Znaczy, trochę tych rzeczy już kojarzę, bo parę z nich miałam, także wiem, że są super, ale na przykład tego olejku to na końcówki jeszcze nie próbowałam, a widzę po składzie, że jest super, zresztą czegoś można było po Ani spodziewać. Dziewczyny, tak pomyślałam sobie, że nagrywam tutaj dla Was Instastory, ale pokażę Wam to może jeszcze w tym filmie, który tutaj dla Was szykuję. Ja tak naprawdę nie zmieniam bardzo dużo mojej pielęgnacji na przestrzeni... roku i raczej należy do tych osób, które trzymają się stałych jakichś tam ulubionych produktów. Ale ostatnio pojawiło się parę nowości, jeśli chodzi o naturalną pielęgnację właśnie w efekcie ekotyków, na których byłam i nie tylko. I taką jedną z nowości, która naprawdę mnie zachwyciła, jest hydrolat lawendowy olejku. Ja generalnie bardzo lubię lawendowe zapachy, lawendowe produkty. Tak naprawdę jeden z pierwszych postów, jakie w ogóle pisałam na blogu odnośnie pielęgnacji skóry zanieczyszczonej i takich był właśnie o lawendowych okładach, więc to jest taka bardzo fajna sprawa. I z tej samej marki mam też olejki. To jest w ogóle marka, która została zrobiona dla Hebe przez Syveco. I to są naprawdę świetne rzeczy, jeśli chodzi o jakość. To są oleje na zimno tłoczone i hydrolaty. Naprawdę czuć, że są świetne. Jeśli chodzi o mycie twarzy, to tutaj ten olejek myjący ze swoje, jak na razie
jest przeze mnie najczęściej używany. I do tego mydełko, tak jak zwykle dość klasycznie. Tutaj szczota do twarzy, którą używam tak naprawdę na razie głównie na szyi i na dekolcie, ponieważ wydaje mi się, że dla mojej skóry akurat jest jeszcze trochę za mocna, jeśli chodzi o twarz. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj jest sobota, ja rano teraz idę na otwarcie nowego butiku Cardibany w Galerii Kazimierz, więc tam chwilę pobędę i coś ponagrywam, a później zobaczymy, bo nie mam jakichś większych planów na dzisiaj jeszcze żadnych. Ale myślę, że będzie fajnie, bo jest bardzo ładna pogoda. No i udało mi się jeszcze pojeździć na rolkach, już chyba ostatni raz w tym roku, ponieważ teraz jest strasznie zimno. Ja nie umiem za dobrze jeździć na rolkach, bo dopiero się nauczyłam i nie jeździłam jako dziecko, ale zawsze, kiedy robimy to w parku Jordana ze znajomymi, to idziemy później na taki najlepszy w Krakowie owocowy bowl, acai bowl, który jest naprawdę pyszny. I to jest właściwie taki pierwszy acai bowl, który nie jest, wiecie, jakoś super zmiksowany z innymi owocami i go uwielbiam. Ja ogólnie rzadko jem na mieście, ale to jest jedno śniadanie, które ostatnio udało mi się nagrać. Jakieś pancakesy wegańskie w Masolid Cooks, które były bardzo smaczne, ale zjadłam może 1/3, bo było ich tak dużo i najadłam się już na samym początku. Udało mi się nagrać Vegan Manię. Vegan Mania to jest tak naprawdę mój ulubiony festiwal jedzonek w Krakowie. A tego jest całkiem sporo. Jeśli jesteście z Krakowa, no to na pewno wiecie. Natomiast ja nie jem nabiału i nie jem jajek, więc dla mnie wszystkie typowe, klasyczne desery odpadają. I Vegan Mania jest takim dla mnie specjalnym czasem, kiedy ja faktycznie mogę zjeść poza domem coś słodkiego i dobrego. I zawsze bardzo się cieszę, ponieważ moim zdaniem mi osobiście o wiele trudniej znaleźć jest wegański deser, który mi naprawdę bardzo, bardzo smakuje. O wiele trudniej znaleźć mi taką rzecz niż po prostu jakieś wegańskie słone zwykłe danie. Bo takich bez problemu mogę znaleźć bardzo, bardzo dużo. Natomiast jeśli chodzi o te desery, to wydaje mi się, że tutaj wyzwanie jest trochę większe, więc ja na Vegan Manii zawsze zjadam właściwie tylko słodkie rzeczy. Może decyduję się na coś słonego, jeśli pokaże się coś bardzo, jakby wiecie, wyjątkowego i interesującego. I tym razem, jeśli chodzi o te takie bardziej deserowe rzeczy, to były dwa stoiska, które naprawdę dawały radę. I pierwsze z nich to jest właśnie to, co teraz widzicie, to były dziewczyny z Choco Place, które zrobiły naprawdę genialne brownie i też parę innych rzeczy, które próbowałyśmy ze znajomymi. I ja tak naprawdę testuję dobre wegańskie desery po brownie, bo jeśli ktoś zrobi dobre wegańskie brownie, to jest naprawdę to. I oprócz tego byli jeszcze ci ludzie, których, kurczę, naprawdę nazwę nie pamiętam, ale oni też mieli świetne rzeczy i to były moim zdaniem dwa najlepsze słodkie stoiska tam. Jestem ciekawa, czy wy macie tak samo i czy też celujecie w bardziej takie słodkie rzeczy, a może wiecie, wolicie coś chrupkiego i bardziej słonego, dajcie znać w ogóle, czy też bywacie na Vegan Manii. Ja tak naprawdę byłam właściwie na każdej edycji. Tutaj jeszcze mój znajomy, Jean, którego podtrzymuje jego piękna dziewczyna Magda, bije rekord w podciąganiu, ponieważ tam MyProtein miało swoje stoisko, gdzie że za jakąś tam ilość, wiecie, podciągnięć można było otrzymać jakieś jeszcze wegańskie suple. To jest moja ukochana farba do tkanin. Ja zwykle kupuję czern i odświeżam sobie czerń jakichś takich moich ubrań, które bardzo lubię, których nie chcę dorzucać tylko dlatego, że ten kolor trochę zbladł, albo po prostu farbuję na czarno wszelkie inne rzeczy. I tam są takie dwa pojemniczki, które wrzucamy do pralki i po prostu puszczamy pranie i te ubrania farbują się w trakcie prania, to jest ekstra. I pralka się nie farbuje, nie zmienia się w czarną pralkę, więc bez obaw. Jedyne co, to czasem jeśli ta rzecz nie była czarna, to nie pofarbują nam się nitki. No ale poza tym efekty są naprawdę super. Ja też używam już od lat tej opcji. Pamiętam, że pierwszy raz kiedy to byłam zachwycona, bo wiele, wiele lat, kiedy chciałam ufarbować cokolwiek na czarno, błagałam moją mamę zawsze wtedy jeszcze, kiedy byłam, nie wiem, w gimnazjum albo w podstawówce,
nie no, w gimnazjum, w sumie w gimnazjum i w liceum zaczęłam farbować rzeczy na czarno, to błagałam moją mamę, żebyśmy pofarbowały i moja mama musiała wyciągać specjalnie dla mnie taki ogromny gar, żeby po prostu te rzeczy gotować z tą czarną farbą, bo tak się kiedyś robiło i my po prostu jak takie czarownice gotowałyśmy też czarne rzeczy w garze i potem pukałyśmy jeszcze strasznie długo, utrwalałyśmy jakimś octem, no po prostu to była przekomedia i to naprawdę było tak upierdliwe, a teraz nie wiem, z pomocą tej farby jest, to jest tak proste, że aż po prostu śmieszne. Cześć, jest niedziela, ja dzisiaj jestem troszkę niewyspana, ale już po śniadaniu i robię zdjęcia na Instagram i na bloga z włosami, tylko moje włosy są pokręcone, przy okazji tego zawsze pytacie mnie o lokówkę, której używam, a może wam po prostu pokażę. To jest ta lokówka, Kaka Simonsen i ona ma taką dość dużą średnicę, te loki, które z niej wychodzą są takie dość duże. I jeśli ogólnie używam jakiejkolwiek lokówki, to tak naprawdę najczęściej jest właśnie ta. Ta jest najlepsza, na moich włosach to jakoś wygląda najsensowniej. Potem ja nie lubię tych lokówek, które są takie bardzo, wiecie, robią bardzo drobne loczki. U mnie ten nie wygląda za dobrze. Natomiast tej zawsze używam, ona jest droższa, bo to jest taka profesjonalna rzecz, ale no, pytacie mnie dość często o to. Jak pokręcone włosy, jaką lokówką, jeśli już kręcę, no to tylko faktycznie tą. Ja tak naprawdę przez ostatnie prawie całe 2 tygodnie nie mogłam za bardzo nic dla Was nagrać, więc w tamtym tygodniu filmiku też jakiegoś super nie było, ponieważ po prostu miałam w domu totalne zamieszanie, taką ekipę panów od remontu i jakoś musiałam tak cały czas mniej więcej tam być i czuwać, wiecie jak to jest na pewno. Natomiast zanim jeszcze to całe zamieszanie u mnie wyniknęło, to też taką bardzo, bardzo fajną wiadomością, z której ja się bardzo ucieszyłam i też takim super doświadczeniem i super okazją, było dla mnie to, że zostałam prowadzącą na kanale Urodomelniaczki by Hebe i miałam ogromną przyjemność pracy tam z dziewczynami, które za ten kanał jakby odpowiadają oraz z dziewczynami, które tam są zapraszane jako goście odcinków cotygodniowych i to jest naprawdę ekstra. Pomijając to, że cała ekipa tam jest naprawdę fenomenalna, to właśnie poznanie nowych osób zawsze jest super. Już znalazłam takie bratnie dusze przy okazji nagrywania i było naprawdę ekstra. Więc dziękuję Wam ślicznie za wszystkie te wiadomości, które do mnie wysyłałyście. Dziękuję za wiadomość na Instagramie, dziękuję tam za bardzo miłe przyjęcie pod odcinkami na kanale Hebe, tymi pierwszymi i jest już tam parę odcinków ze mną w tym momencie. Nie wiem dokładnie, kiedy będę wrzucać ten odcinek, ale chyba już są 3 na pewno, albo może nawet i 4. Więc jeśli możecie tam wpaść i troszkę w komentarzach podopingować cały ten dziewczyński team, który nad tym wszystkim pracuje, to będzie mi bardzo, bardzo miło. Oczywiście, jeśli macie jakieś pytania, to tam też piszcie, bo ja tam się też staram odpowiadać i mam tam jakieś na to baczenie. Więc to była na pewno taka jedna bardzo, bardzo fajna sprawa. I super rzecz, którą mogłabym się Wam pochwalić. No bo oprócz tego powiem Wam, że już naprawdę jesień. Ja też będę wygrzebywać moją jesienną garderobę chyba tak naprawdę, bo teraz jest jeden z nielicznych dni, kiedy pogoda jest ładna, tutaj za oknem, więc też pomyślałam sobie, że coś nagram. Ale oprócz tego w Krakowie ostatnio było naprawdę tak średnio. Nie wiem, jak jest u Was, ale jesień to jest zdecydowanie moja ukochana pora roku, jeśli chodzi o outfity. I jakoś tak o wiele fajniej mi się to wszystko komponuje i dobiera. I ja też wolę takie, wiecie, ubieranie na cebulkę, niż wybieranie jakiegoś, nie wiem, jednego elementu i dodawanie dodatków. Ja zawsze wolę tych elementów wybrać więcej. Uwielbiam swetry, uwielbiam płaszcze, więc jesień to jest zdecydowanie moja pora roku. Dajcie znać, jak jest u Was. No i co? Przechodzimy gdzieś dalej. Zobaczymy, co jeszcze udało mi się nagrać. A propos mody i jesiennych takich modowych rzeczy, to może chodźcie ze mną na kiermasz. Słuchajcie, kiermasz to jest taka inicjatywa zrzeszająca w jednym miejscu wszystkich jakby takich, wiecie, mniejszych projektantów, twórców odzieży, ale nie tylko, też akcesoriów, kosmetyków, wiecie, ogólnie taki bardzo fajny handmade. I ja uwielbiam kiermasze, byłam naprawdę na bardzo, bardzo wielu edycjach, chociaż tak naprawdę moda nie jest jakąś moją wielką pasją i nie leży w takim kręgu moich najbliższych zainteresowań, to uwielbiam wybierać dla siebie takie rzeczy, jeśli tylko mogę, gdzieś na jakichś targach albo nawet w takich sklepach w Krakowie, gdzieś tam często się pojawiam i mam do tego ogromną słabość, nie wiem, może dlatego, że moja mama też trochę szyła i ja bardzo lubię taką odzież, która jest trochę może bardziej, nie wiem, niecodzienna. I
Dotąd najbardziej podobała mi się taka edycja kiermaszu, który był wręcz ogromny i to było na końcu Błoni. Ten był dość mały, bo to było organizowane na Wawrzyńca w takiej małej hali i tych wystawców było też stosunkowo mało, więc teraz mogę Wam pokazać właściwie większość tych rzeczy, kiedy sobie obejrzałam wszystko tak wokoło. Tym razem było stosunkowo mało biżuterii. Zwykle ja właśnie na kiermaszach kupuję biżuterię i mam jej już troszeczkę. Były takie jednorazowe zmywalne tatuaże, które były całkiem fajnym pomysłem. Natomiast na pewno było więcej odzieży i więcej takich rzeczy trochę bardziej jesiennych. Zdarzają się też właśnie na kiermaszach takie stoiska, jakby wiecie, bardziej wyselekcjonowanych rzeczy z second handów. To też jest super. I zauważyłam, że ostatnio w Krakowie też zrobiło się dość sporo takich właśnie bardziej luksusowych second handów z wygrzebanymi perełkami, które są już tam jakoś, wiecie, powybierane i są naprawdę fajne. Ja jestem taką osobą, która okresowo bardzo intensywnie szuka rzeczy w second handach. Nie zawsze mam na to czas i po prostu muszę mieć taki moment, że wiem, że mogę wybrać się w parę miejsc, bo ja lubię jakby wyczerpać do granic swojej możliwości, więc jeśli zamierzam wybrać się na poszukiwanie jakichś fajnych rzeczy w second handach, to muszę faktycznie mieć czas, muszę mieć tak, nie wiem, po prostu cały dzień i przejść sobie w tych parę miejsc, które lubię. Ogólnie pewnie będziecie o to pytać. Dajcie znać, gdzie wy w swoich miastach buszujecie w second handach. W Krakowie oczywiście jest parę takich fajnych miejsc na Starowiśnej, na Brzozowej, Biga na ulicy Dowidgi jest chyba takim najlepszym miejscem. Tam, kiedy przychodzą dostawy, to jest naprawdę świetnie i udało mi się tam upolować tak wiele perełek, że naprawdę jestem zawsze pod wrażeniem. Tutaj znowu widzimy jakąś biżuterię. Były też takie rzeczy, które jakby się na tych kiermaszach zawsze powtarzają, czyli na przykład taka piękna koronkowa, ręcznie robiona bielizna. To są te rzeczy, które mi się strasznie niesamowicie podobały zawsze. Jakoś nigdy nie mogę znaleźć nic, co by było na mnie ok. Natomiast zawsze to są piękne rzeczy, których po prostu już samo oglądanie cieszy. I tym razem było też całkiem sporo nerek. Nerki to jest w ogóle moje takie jakieś późne odkrycie, ponieważ ja tak naprawdę jakoś nerki nigdy mi się nie podobały, ale okazało się, że są tak bardzo, nie wiem, wygodne i tak bardzo poręczne, że teraz faktycznie nie ruszam się bez nerki, tylko że ja mam taką po prostu bardziej sportową. Szukałam troszeczkę takiej bardziej, no nie wiem, bardziej modowej nerki i kupiłam jedną, która jednak okazała się nie aż tak bardzo wygodna i nie aż tak bardzo pojemna, więc trochę ciężko było znaleźć mi coś, co łączyło właśnie tą pojemność z tym takim idealnym wyglądem. No ale jeszcze szukam cały czas tych nerek, naprawdę za każdym razem przetrząsam ich mnóstwo. Tutaj były też takie rzeczy, które mi się bardzo podobały. Ja mam takie wrażenie, że tak samo jak z ekotyków mogłabym wychodzić z torbami tych ekologicznych kosmetyków, to tak stąd mogłabym naprawdę wybrać sobie bardzo, bardzo wiele rzeczy. Tutaj były piękne sukienki, takie bardzo kobiece i delikatne też te materiały były naprawdę świetnej jakości i tak zwracały uwagę. Tylko że ja w tym momencie tak naprawdę cierpię na jakiś taki trochę nadmiar ubrań, których do końca i tak już nie mam za bardzo gdzie trzymać, więc zdecydowałam, że nic tym razem nie nabędę takiego, co by mi się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo nie przydało. I też jakoś będę starała się pozbyć tych ubrań, które mam w ogóle, jeszcze nad tym muszę pomyśleć. Dziewczyny, pamiętacie w ogóle Kushimatę, o której pisałam Wam wiele razy na blogu? I ten wałeczek, jabłko, który pokazywałam Wam jakiś czas temu w tym filmiku o zapuszczaniu włosów. To ostatnio zamówiłam sobie i przyszła do mnie taka mata, czyli tak jakby odpowiednik Kushimaty, tylko właśnie z igiełkami z tej samej serii co wałeczek, tej samej firmy. I to jest naprawdę coś, co mocno działa, dziewczyny, mówię Wam. Przy tej macie z igiełkami, ta Kushimata, to jest naprawdę jak głaskanie. Natomiast to pokazywałam Wam już wiele razy i one są, wiecie, popularne bardzo na Instagramie zagranicznym, jako Pranamat chyba, nie wiem, czy Pranamat też jest u nas.
Oni mają jakiś taki system afiliacji, który sprawia, że ludzie bardzo, bardzo dużo o nich piszą na swoich kontach jakby i tak dalej i bardzo to mocno promują. Natomiast te rzeczy Liapko, czyli te z igiełkami, to są takie rzeczy mniej popularne, mniej znane, na pewno mniej medialne, może tak powiem, ale generalnie naprawdę o wiele mocniej działające. Jak widzicie, one są naprawdę ostre i na tych musimy leżeć już na czymś miękkim, czyli na materacu, na łóżku i musimy też wymodelować ją tak, żeby ona jakby układała się równo z naturalną krzywizną naszego kręgosłupa. Nie możemy leżeć na niej na ziemi, natomiast na tej kuszymacie możemy oczywiście leżeć na ziemi, jeśli chcemy. Ona jest też wypełniona taką gąbeczką i jest po prostu miękka. Więc tak czy siak, obie generalnie polecam. Na pewno te Liapko, ponieważ one są też o wiele, wiele droższe. Osobom, które już spróbowały na przykład kuszymaty i były zadowolone, widziały tam jakieś efekty, ale mają też takie większe jakby, no nie wiem, jakieś zdrowotne rzeczy, nad którymi chciałyby popracować, szczególnie ze strony kręgosłupa, jakiejś takiej regeneracji potreningowej i tak dalej. To jest naprawdę, jeśli myślicie, możecie wydać więcej, bo one kosztują chyba 200-300 zł. Ja za to płaciłam prawie 300 chyba, 200 coś na pewno, już nie pamiętam, bo kupowałam jeszcze jedną rzecz z tej serii, więc nie wiem, ile dokładnie tam było, za którą. Natomiast tak, jeśli zależy Wam na czymś konkretnym, to, a jeśli chcecie spróbować, to. Co jeszcze? Dobra, to już chyba wszystko, nie będziemy przedłużać i tak bardzo fajnie, żeby trzymały się tak długo, więc do zobaczenia w następnym filmiku, dziewczyny, i wpadnijcie jeszcze na kanał Urodomaniaczki, bo tam też są właśnie, tak jak mówiłam, filmiki ze mną. Będzie mi super, super miło, jeśli tam też zostawicie fajny komentarz albo słupka. No i to wszystko. Do zobaczenia, buziaki, pa, pa!